Cały czas oglądacie Weekend z Eską. Jesteśmy na targach Warsaw Oldtimer Show. To jest strefa złombolowa, czyli Misza będzie wiedział, bo Misza jest tu ze mną. Misza, co to jest złombol? Złombol jest to największy rajd charytatywny w Europie, jak nie na świecie. Startuje w nim zawsze, znaczy nie zawsze, ale od 2 lat startuje w nim ponad 500 samochodów. Zbieramy ponad 1 000 000 złotych na cele charytatywne, na dzieci z domów dziecka śląskich. Ale czemu to się nazywa złombol? W sensie to jeżdżą trupy, czy wy już jesteście trupami? My jeszcze nie. Założenie jest takie, żeby to były samochody właśnie postkomunistyczne z tej produkcji. Zaczęło się od tego, że trójka przyjaciół wystartowała właśnie takimi samochodami post-PRL-owskimi. Jeżdżą tu Łady, Polonezy, Fiaty i Trabanty, Warburgi, różnego tego typu samochody. No tak, ale to jest tak, że to jest rajd, to są stare auta, ale to są jakieś specyficzne odległości w ogóle, tak na serio. Tak, założenie złombola jest takie, żeby rajd miał około 5000 km. Wszyscy dojeżdżają? Nie wszyscy dojeżdżają, nam też się nie udało. Mimo, że robimy dużo samochodów do złombola, a nasz, zawsze się z naszym coś dzieje. Powiedz mi, bo ty jesteś właścicielem tego Żuka. Tak, ja i Maciej. Chodźmy, chodź. Wy jesteście, widzę. Ty i Maciej. Tak, ja i Maciej. Maciej jest niewidzialny, Maciej tak. Miszę, Maciej jest niewidzialny. Pozdrawiamy Maćka, którego nie ma. Powiedz mi, bo najpierw gadaliśmy tu przechodząc parę razy, że o, Żuk. Tak. A ile jest tego Żuka w tym Żuku? Znaczy rozpoznawalny jest, że jest Żuk. Tak, ja widzę Żuka, czyli to prawda. Czyli jest Żukiem. Natomiast zmierzone jest zawieszenie, silnik, środek, fotele. Ma być mega wygodny, mega ten, taki, z takich ciekawostek. Mamy fajne fotele, a jeszcze, a najlepszy mamy nawiew. Jak macie nawiew zrobiony? Pokaż. I gdzie jest nawiew? Tutaj? Nawiew tam. A. Z rur hydraulicznych. Ale to, jest, ale to jest tak, że macie klimę tu? Nie, nie, mamy tylko nawiewy, nie mamy klimatyzacji. No ale Żuk chyba nie miał nawiewu oryginalnie. Ten jest karnisz ładny. Z tyłu jest piękny karnisz, na którym wisi sobie kiełbaska zawsze. A nie, jest faktycznie kiełban. A kiełbasa jest jeszcze z Hiszpanii, byliśmy w kraju Basków i od tamtej pory cały czas się suszy tam ta kiełbaska. Miszo, czego się życzy złombolowcom? No, żeby nie było awarii. Przede wszystkim, żeby nie było awarii, ale no, takie drobne awarie, że tak powiem, są, dają temu wyjazdowi smaczek. I to później te wspomnienia idą na całe życie, nie? Ale generalnie, żeby się nie psuło, żeby dojechać, żeby zdobyć metę, nie? Bo powrót to już jest nieważne. Dobra, życzę ci, żeby nie było awarii. Miszo, dziękuję ci bardzo, niech ci Żuk lekkim będzie. Dziękuję. Ja lecę dalej, w takim razie oglądajcie nas dalej, bo my dalej będziemy oglądać fury tu. Łowcy Żuków pozdrawiają wszystkich, którzy są na... Dobra, koniec.